Mimo że w kalendarzu imprez kulturalnych w Sępólnie Krajeńskim z powodu pandemii odwołano sporo plenerowych wydarzeń, to nie zmienia się działanie Miejscowego Centrum Kultury i Sztuki. Jego pracownicy cały czas dostarczają sporo rozrywki nie tylko najmłodszym mieszkańcom miasta. Dzięki internetowi wszystkie działania związane z kulturą przeniosły się do sieci, a tam jest sporo informacji i dobrej zabawy. Wystarczy wejść na stronę centrum, by wziąć udział na przykład w wielu konkursach. Najpierw zaczęliśmy cyklem wirtualnych podróży po świecie, który liczy sobie w chwili obecnej już 39 odcinków i codziennie zapraszamy na taką podróż online do innego muzeum, galerii sztuki czy innych ciekawych miejsc będących turystycznymi atrakcjami właściwie całego świata. Mamy również cykl Poranna kawa z, w którym przybliżamy postaci i twórczość najpopularniejszych malarzy. No a dla dzieci mamy na przykład cykl Kreatywnie w domu, będący takim wideoporadnikiem dla najmłodszych, co ciekawego można zrobić z przedmiotów, które mamy w domu. Wystarczy kartka papieru, nożyczki i nasza wyobraźnia. Sępolanie mogą dodatkowo zapoznać się m.in. z magazynem Kultura. To filmy dokumentujące różne wydarzenia z minionych miesięcy, a także wspomnienie koncertów, ciekawych spotkań czy wystaw. Jak podkreślają animatorzy kultury, najważniejsi są odbiorcy. Okazuje się, że jest ich sporo i można dla nich przygotowywać materiały wideo. Było tak w przypadku ostatniej majówki, gdzie oprócz wystaw i patriotycznych akcentów pojawił się też koncert. Postanowiliśmy pokazać też koncerty jakieś nowe. Niestety nie mamy możliwości, aby na żywo takich koncerty transmitować, więc postanowiliśmy, że nagramy jeden koncert dotychczasowy i stworzyliśmy premierę Dni Majowe. Trzeba wszystko przewidzieć, jak widz odbierze to zdalnie, bo jeśli przychodzi na koncert i widzimy jego reakcję, możemy na bieżąco reagować. Tutaj trzeba przewidzieć wszystko zawczasu oczywiście. A teraz trwa finał wielu konkursów, nie tylko plastycznych, ale wokalnych, instrumentalnych czy rękodzielniczych. Wystarczy skorzystać z mediów społecznościowych, by oddać swój głos na najlepsze piosenki, utwory czy prace. To również świetna zabawa i niezapomniana rywalizacja dla wszystkich autorów prac.